Cześć! W tym odcinku zajmiemy się timeline'em, czyli animacją stworzoną w Blueprincie. Pokażę to na prostym przykładzie. Powiedzmy, że chcę przesunąć tego rodzaju klocek. Dokładnie ten klocek w prawo, czyli zgodnie z osią zieloną, a więc Y. Znajduje się gdzieś minus 1100, na prawo to jest jakieś plus 100, czyli 1 metr. Dobrze, wpiszę tutaj wartość, ale zamienię x, y i z na wartości całkowite, aby łatwiej je przypisywać, aby mniej miejsca zajmowały, a niewiele się od siebie różniły. To są w końcu centymetry zaledwie. Przejdę teraz do tworzenia blueprinta. A więc blueprints, open level blueprint. Ponieważ wykorzystuję tutaj element z tego poziomu, więc stworzę jego referencję. Klikam prawym i wybieram create reference tu. W tym przypadku to jest ten cube, czyli editor cube 8. Wyciągam węzeł i stworzę klocek, który służy do przesuwania. Jest też tutaj add actor location, ale ja wybiorę akurat set actor location. Add actor location dodaje do naszego boxa, który jest aktorem, wartość. Natomiast set actor location ustawia jego wartość. Nieważne gdzie się znajduje, zostanie ustawiona wpisana wartość. Akurat jest to wartość przypisana po prawej, aktualna wartość boxa, więc po prostu zacznie z miejsca, w którym się znajduje. Zaznaczę też teleport. Czym różni się teleport od sweepa, bo te wartości są powiązane ze sobą, wytłumaczę później. Przejdę teraz na sam dół po kliknięciu w prawym i wybiorę timeline. Mogę zmienić nazwę tej animacji, na przykład na animacja. Żeby ją modyfikować, trzeba wejść dwukrotnie klikając na nią do środka. Otwiera się nowa karta, można przechodzić między tymi kartami, można ją później zamknąć. Zacznijmy od tego, że animacja będzie trwała 5 sekund, bo tyle zostało ustawione. Można stworzyć ścieżkę z jednej wartości, ścieżkę wektorową z trzech wartości, ścieżkę złożoną z eventów, czyli na przykład efekty pogodowe, no albo wartość znowu trzywartościowo, ale dotycząca koloru, więc nie tak jak wektor x, y, z, ale c jak RGB. Wybiłem akurat ścieżkę float, czyli zmianę przecinkową o jednej wartości. Klikam gdziekolwiek prawym i dodaję nowy klucz. Klucz ustawia nam wysokość, wartość liniową. No, akurat ustawiłem klucz na zerze i na wartości 0, więc to jest pierwszy klucz, który zaczyna wartość od 0, no i na wysokości 0. Drugi klucz to będzie koniec naszej animacji, czyli 5 sekund, no i wartość 1200, bo mniej więcej o tyle chcę przesunąć nasz klocek. Jeżeli nie wszystko widzimy, możemy przeskalować wysokość i szerokość naszego wykresu, dzięki czemu widzimy dokładniej pierwszy i ostatni klucz. Jest to wartość liniowa, stała. Można to teraz zamknąć i jak zobaczymy na naszej animacji, przesuwamy lewym przyciskiem, można zobaczyć, że pojawił się nowy węzeł klocek. Jednakże to jest węzeł, który ma jedną wartość zmienną przecinkową, a tutaj mamy wektor trzy wartości. Jeżeli klikniemy prawo na te trzy wartości i damy split struct pin, no to mamy dzięki temu rozbity wektor na trzy wartości. I nas interesuje akurat tutaj new location Y, ale chcemy, aby ta wartość zaczynała się nie od zera, ale od wartości minus 1100. A więc dodajmy do tej wartości, a dokładnie odejmijmy, czyli dodamy wartość minus 1100 do zerowej w klocku, bo od 0 do 1200 zmienia się, więc po odjęciu zaczyna od 0, więc od minus 1100, no i rośnie wraz z czasem do wartości około plus 100. Mamy tam kilka możliwości wyzwalania. Ja zacznę od wyzwalania przy pomocy przycisku E lub F. To już wiecie, więc mogę to zrobić dosyć szybko. Wybieram przycisk F. Z czym je powiążę? Mogę powiązać z play, a więc odtwarza od początku lub od momentu, gdzie zostało zatrzymane. O innych później. Mamy też końcówkę update albo finished. Finished łączymy, jeżeli animacja się skończy. Co ma zostać wykonane po animacji? Update. Z każdą klatką będzie inna wartość podawana w klocku. Zobaczmy, jak to działa. Uruchamiam F. Nie strzeliłem, wszedłem do okienka prawym, aby nie wystrzelić w klocek, który właśnie został też przesunięty. To jest właśnie działanie funkcji z zaznaczonym teleportem. Jeżeli zmienię wartość z teleporta na sweep,
Zmieni się też sposób działania klocka. A więc uruchamiam i naciskam F. I klocek zatrzyma się, jak tylko trafi na dowolny element, który może być też graczem. OK. Zostawię z powrotem teleport, bo znacznie lepiej wygląda. Zmienię też w timeline'ie naszą ścieżkę. Zaznaczę pierwszy węzeł, bo to jest istotne, żeby był pierwszy, i zmienię go na auto, dzięki czemu uzyskam krzywą Beziera. A więc drzwi, klocek powoli przyspieszy i tuż przed końcem powoli zwolni, płynnie. Można zobaczyć, teraz powoli się porusza, no i zaczyna zwalniać tuż przed końcem. Wygląda to bardziej naturalnie, bardziej płynnie, dlatego najlepiej stosować właśnie tą wartość. Dodajmy jeszcze jeden element. F odtwarza po prostu animację. Reverse niech będzie połączony z release'em, czyli gdy jest wciśnięty przycisk F, to odtwarza się animacja, ale gdy puszczam, animacja cofa się od momentu, w którym została zatrzymana. Czyli w dowolnym momencie, gdy trzymam przycisk, po prostu animacja jest odtwarzana w jedną lub w drugą stronę. Nie jest play from start i nie jest reverse from end, więc odtwarzana jest od konkretnego momentu, w którym została zatrzymana. Można też po prostu połączyć ze stopem, wtedy zostaje zatrzymana. Zmienię teraz przycisk F na klocek, który wcześniej ignorowaliśmy. Był zawsze jako domyślny event begin play. Jest to wydarzenie, które rozpoczyna się wraz z uruchomieniem gry. Czyli gdy uruchamiam grę, nic nie naciskam, automatycznie niektóre rzeczy działają.